doskonale zrozumiał zło i zbrodnie komunizmu i opowiadał o tym całemu światu. Jeden chyba z takich najważniejszych polskich intelektualistów XX wieku, którzy śmiało rzucili wyzwanie ideologii marksistowskiej. Ksiądz profesor Michał Poradowski, demaskator rewolucji marksistowskiej. Ksiądz profesor Michał Poradowski systemowo zwalczał światową rewolucję komunistyczną. Występował także przeciwko protestantyzacji i katolicyzmu, piętnując błędy tzw. teologii wyzwolenia. Był wychowany w tradycji narodowo-katolickiej Romana Dmowskiego. To bardzo mocno wpłynęło na jego formację i nawet kiedy jeszcze przed II wojną światową zdecydował się na drogę kapłańską, to w tym duchu w ogromnej mierze się kształcił. Miał solidną formację kapłańską w latach 1931-1936. Kształcił się w seminarium diecezjalnym we Włocławku, bardzo dobrym seminarium wówczas stojącym na wysokim poziomie. Studia z zakresu teologii, studia z zakresu prawa, studia z zakresu nauk społecznych, nauk ekonomicznych, wiele z nich zwieńczane doktoratami. Gdy wybucha II wojna światowa, nie przestaje swojego kształcenia i uczestniczy w tajnych kompletach na Uniwersytecie Warszawskim. Warszawa staje się dość istotnym miejscem dla księdza Michała Poradowskiego, ponieważ dość szybko nawiązuje współpracę z konspiracyjnymi strukturami narodowymi. Działalność narażała go na wielkie niebezpieczeństwo w momencie, kiedy do Polski dotarła Armia Czerwona, więc wyjechał z kraju w 1945 roku. Przenosi doświadczenie polskiego cierpienia, polskiego rozpoznania komunizmu w świat. Jego główna działalność naukowa, taka duszpasterskonaukowa w tych latach komunistycznych, miała miejsce w Chile. Trafia później na lata jakie? Lata, kiedy się pojawia ekspozytura komunistyczna w Ameryce Południowej, wśród Platynosów. Sowieci próbują zaszczepić komunę w Brazylii, w Chile, w Argentynie, wszędzie, gdzie się da. Ksiądz Poradowski jest już w tym okresie wybitnym intelektualistą, zasłużonym dla Uniwersytetu w Santiago, Valparaíso i wielu innych miejscach. Bardzo mocno zwalczał taki nurt w teologii, który się pojawił, a który został nazwany teologią wyzwolenia. A więc takiej fałszywej interpretacji chrześcijaństwa, jaka pojawiła się w wypowiedziach wielu teologów w Ameryce Łacińskiej, która prowadziła przecież do krwawych zaburzeń, rewolucji, do wystąpień właśnie o charakterze takim neomarksistowskim, które spowodowały, że wiele krajów Ameryki Łacińskiej pogrążyło się w chaosie, a część tych społeczeństw jak gdyby też odchodziła częściowo od kościoła. Bo liczyli na to, że można połączyć rewolucję z Ewangelią. I on to na płaszczyźnie teoretycznej zwalczał, wykazywał błędy w tym zakresie. Niepokoiły go bardzo takie trendy właśnie rewolucyjne w Kościele, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II. Te trendy rewolucyjne starał się krytykować właśnie z tych pozycji tomistycznych. W 1983 roku ukazała się w Londynie bardzo ważna książka księdza Poradowskiego pod tytułem Kościół od wewnątrz zagrożony. W pracy tej ksiądz Poradowski wskazywał na istotne niebezpieczeństwa, jakie płynęły dla Kościoła katolickiego ze strony ideologii marksistowskiej. Ostrzegał po prostu przed tym, że Kościół w swoich strukturach może być infiltrowany przez ideologię marksistowską, przez agentów komunistycznych. Poświęcił też wiele prac takim analizom społecznym i również rewolucji francuskiej. Konsekwencji rewolucji francuskiej to jest ideowym podstawą marksizmu, tego marksizmu-leninizmu. Dlatego to jest postać ważna nie tylko dla naszej kultury, dla Polski, ale wybitna i znacząca dla kultury latynoamerykańskiej, dla Chile jako takiego, ale i dla Ameryki Południowej całej. Mamy do czynienia rzeczywiście z przykładem wybitnego duchownego intelektualisty, który przez całe życie walczył właśnie piórem, myślą, słowem z ideologią komunistyczną.